czasu na Ciebie. Nie widziała Cię długo, Matko. Jeszcze trochę poczekaj, opowiemy Ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów, sporów, gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, w naszych sercach mocno bijących. O tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla Ciebie. Historia to właściwie całe moje życie. Byłem kiedyś studentem, choć mi teraz nie wierzycie. Mroczne czasy Gomułki, jak horror. Wspomina mi w tym miejscu opowieść moja się zaczyna. W 68 na ulicę wyszliśmy, studenci i pisarze, wolności chcieliśmy. Robotnicy nasi bracia wtedy władze poparli, przeciw nam dali się poszczuć, nie byli solidarni. Drodzy i szanowni towarzysze, wyrzucili mnie z uczelni, wsadzili na rok, ale Polska zrobiła ku wolności wielki krok. Dwa lata później strajkowani robotnicy ze stoczni w Gdańsku też wyszli na ulicę, strajkują przeciw podwyżkom cen żywności. Komitet partii płonie, reżim strzela do ludności. Na mieście czołgi są zabici i ranni, lecz tym razem studenci nie są solidarni. Inteligencja myśli, to nie nasza sprawa. Reżim znów triumfuje, łamiąc wszystkie prawa. Początku dekady mała chwila nadziei. Pierwszy sekretarz Gierek, może on coś zmieni. Ja, pomożecie! Jednak to kolejna mistyfikacja i stopniowo pogarsza się narodu sytuacja. Robotnicy strajkują w Radomiu i w Ursusie. Milicja pałuje ludzi, władza pływa w luksusie i bestialsko wszelkie protesty tłumi. A reszty pełne niewinnych, lecz wiatr wolności już szumi. Coraz więcej ludzi chce walczyć otwarcie, nie bojąc się szykan władzy, mając narodu poparcie. Pierwsza jawna opozycja, wbrew starym strukturom, Macierewicz, Celiński, Michnik i Kuroń. Powstaje Komitet Obrony Robotnika, Andrzejewski, Barańczak, to wolności muzyka. Profesor Kołakowski, Lipiński, ksiądz Żyja, Polacy wreszcie razem, rodzi się nadzieja. Lecz władza zaciska reżimu brudne szpony, więzienia pełne niewinnych, w sklepach sól i makarony. KOR zbiera pieniądze dla rodzin prześladowanych, Olszewski, Siła, Nowicki za darmo bronią skazanych. Sądy skazują na lata więzienia, kto strajkuje, ten chuligan, jego status bez znaczenia. Opowiadałeś, jak wieźliście do Radomia podziemną bibułę, strach i pot na skroniach. Przewoziłeś pieniądze dla aresztowanych, normowała was milicja i zakulicie w kajdany. Dostałeś drogociatki, przedtem cię pobili. Jeszcze czułeś się przegrany, jak wobec tej chwili. Co się stało z waszą solidarnością? Gdzie się podziały wasze ideały? Przeciw niewoleniu walczyliście z godnością. Się zaczęła władza PRL-u, prostych, zwykłych ludzi, bo było nas zbyt wielu. W 78 na bibule się powiela ruch obrony praw człowieka i obywatela. Świtoń, Gwiazda, Borusewicz, silna opozycja, Walentynowicz, ale na to prawdy koalicja. Lech Wałęsa wraz z nimi, idą czasy nowe, zakładają pierwsze wolne związki zawodowe. Wszyscy Polacy to wreszcie wspólnota, dla reżimu to dalej margines i hołota. Jednak ludzie są razem, w grupie silni się czują, władza się miota. Konfidenci kapują, ale budzi się naród. Ciągły strach i niezdarność nieuchronnie się kończy. Powstaje solidarność. Uwaga, pociąg osobowy Solidarność do Gdańska przez Radom, Szczecin, Jastrzębie jest opóźnienie. Opóźnienie może się zwiększyć lub zmniejszyć. Pasażerów serdecznie przepraszam. W Gdańsku w sierpniu 80 z pracy wyrzucono Annę Walentynowicz, dlatego strajk ogłoszono. I ruszyła powoli solidarność lawina. Ludzie w Polsce poczuli się jak jedna rodzina. Rozpoczęły się strajki w Szczecinie, w Katowicach, Jastrzębiu, Gdyni, ludzie pracy na ulicach. Cała Polska stanęła jak w szyku bojowym, na czele Lech Wałęsa z komitetem strajkowym. Był tam Gwiazda, Pieńkowska, Lisk i Mazowiecki, Wielowiejski, Siła, Nowicki i Karol Modzelewski. Chcemy chleba i wolności, uwolnić politycznych, radiowozy i suki w zamieszkach ulicznych. Pociąg osobowy Solidarność przez Wrocław, Lublin, Katowice, Koszalin.
Stoczniacy zażądali cofnięcia wzrostu cen, lepszych płac dla robotników, brzmi to dziś jak sen, lepszej opieki socjalnej, cezury, zniesienia wszystkich więźniów politycznych, wypuszczenia wolnych związków zawodowych, ich legalizacji, prawa strajku, wolności zebrań i manifestacji. 21 razy tak ojczyzna strajkowała, władza nie miała wyjścia, porozumienie podpisała. Niezależny, samorządny związek zawodowy o nazwie Solidarność, ludzie, czapki z głowy. To początek końca reżimu totalnego. Dodały siły Polakom słowa Ojca Świętego. Po raz pierwszy od dawna wszyscy razem byli. Nie pamiętam już później drugiej takiej chwili. Co się stało z naszą Solidarnością? Gdzie się podziały nasze ideały? Wszystkich niewoleniu walczyliście z godnością. Dziś mam stare hasła, tylko pozostały. Zwyciężyła, nieraz o tym śniłem, ale radość trwała krótko, komuna miała siłę. W tajemnicy przed narodem rząd Jaruzelskiego wszczął przygotowania do stanu wojennego. W 81 partii dowiedzieli, zimą 13 grudnia w naród uderzyli. Rada Pańska wprowadziła dzisiaj po północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Chcieli zniszczyć wszystko, co zdobyliśmy razem. Na ulicach czołgi, armia, ZOMO z gazem. 10 tysięcy osób do więzień wsadzili. Stowarzyszenia i związki rozwiązali w jednej chwili. Zakłady pracy zmilitaryzowali. Kilkadziesiąt osób po prostu rozstrzelali. Nocą internowali działaczy związkowych. Nad narodem widmo aresztowań masowych. Odmowy rozkazu kara śmierci groziła. Niejedna polska rodzina wtedy kogoś straciła. Oskarżono mnie o próbę ustroju obalenia. Dostałem szybki wyrok, 3 lata więzienia. Lecz nawet wtedy przegrani się nie czuliśmy. Takich jak ja było wielu, wciąż solidarni byliśmy. Co się stało z naszą Solidarnością? Co? Gdzie się podziały nasze ideały? Gdzie? Wszyscy w niewoleniu walczyliście z godnością. Stare hasła tylko pozostały. Tylko pozostały. Minęło parę lat i wiele się zmieniło. Nad umęczoną Polską znów słońce zaświeciło. 1989, bardzo ważna data. Pierwsze wolne wybory, czekałem na to lata. Lech Wałęsa prezydentem, Mazowiecki premierem. Moi koledzy z podziemia za rządowym sterem. Kumple walczący ze mną z reżimu siłami przejmowali władzę i zostawali ministrami. Dostałem propozycję, objęcie ambasady i kupna tanich akcji. Nie wszedłem w te układy. Ustałem sobie sprawę, że coś nagle umarło. Że Solidarność już nie ma, że wszystko przepadło. Walczyli kiedyś w wspólnej sprawie, walcząc z sobą o objęciu urzędów w Warszawie. Zaczęli się oczerniać, kłócić o pieniądze. Zniknęła wspólna sprawa, czuć tylko władzy rządzę. Nie chciałem brać udziału w tej mistyfikacji. Z nowego pociągu do władzy wysiadłem na pierwszej stacji. Nie wiem już, o co walczyłem, a czas nie goi tej rany. Nie wiem, co wygraliśmy, lecz ja czuję się przegrany. Co się stało z waszą Solidarnością? Co? Gdzie się podziały wasze ideały? Gdzie? Tylko pozostały.